Śmieci zalegające na ulicach i w lasach to ogromny problem w Rudzie Śląskiej. Zdają sobie z tego sprawę mieszkańcy miasta, którzy w każdej z rudzkich dzielnic organizują się w celu sprzątania śmieci, w szczególności na terenach zielonych. W ubiegłą sobotę mieszkańcy Bykowiny wzięli się za uporządkowanie Lasu Bolońskiego w rejonie ruin byłego dworca. Sami mieszkańcy włączają się w tą akcję sprzątania. Mało tego, ja na takiej stronie, którą prowadzę, Nowiny z Bykowiny, zapytałam mieszkańców, które miejsca oni sami proponują do posprzątania, gdzie wygląda to najgorzej, i to sami mieszkańcy wskazali właśnie Lasek Boloński i okolice Gródka Średniowiecznego. No i teraz niedawno jeszcze doszła informacja, że wygląda strasznie nieciekawie teren za galerią handlową. A oto efekty. Po zaledwie godzinie czasu kilkunastu rudzian zebrało kilkadziesiąt worków z odpadami, opony, części pralki, a nawet fotel. W czasie tego sprzątania okazuje się, że naprawdę ja się nie spodziewałam, że tych śmieci jest tak dużo. Bo jeżdżę po całej Rudzie rowerem, zwykle nie jeżdżę głównymi drogami, tylko poboczem, i oglądam sobie te strefy zielone, jak wyglądają. Ja wiem, że wygląda to nieciekawie. Ale dopiero jak się wejdzie w te krzaki naprawdę i się tak z bliska temu przyjrzy, to jest nieprawdopodobne. Mieszkańcy są zdruzgotani skalą zjawiska. Bardzo mi się podoba, że taka akcja jest. Więcej ludzi takich właśnie do sprzątania, nie do śmiecenia. Bo po prostu to świadczy o kulturze człowieka, który nie dorósł do zachowania kultury w lesie czy tam gdzieś na łąkach. Pochodzę po różnych lasach tych, to widzę, co ludzie wyprawiają, a ludzie powinni uczyć się kultury od zwierząt, bo zwierzęta to jest czyste stworzenia, a nie ludzie. Ludzie idą po prostu ulicą, rzucają. Problem polega jednak na tym, że mimo interwencji mieszkańców Rudy Śląskiej problem narasta i nawet lokalne inicjatywy mogą nie pomóc w walce ze zwykłą ignorancją.